Na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. W minioną niedzielę na placu przed muszlą koncertową Parku Solankowego odbył się jarmark kujawski. Mieszkańcy i goście mieli okazję spróbować tradycyjnych specjałów przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich naszego regionu. No właśnie, niesamowite stoisko. Trudno wytrzymać, bo same pyszności, a w drugiej części piękne ozdoby, ale najpierw o pyszностiach. Co dzisiaj przywieźliście tutaj do Inowrocławia z Rojewa? Dziś do Inowrocławia na tę imprezę przywieźliśmy przepyszną czarninę z domowymi kluseczkami, pierogi ruskie podsmażane oraz pierogi z kapustą kiszoną i z grzybami. Odgrzewamy je na parze. Chlebek ze smalczykiem, polecam. Smalec przepyszny, wyszedł nam wyjątkowo. No i oczywiście ciasta jak zwykle, pyszne rogaliczki z powidłami, muffinki z owocami, sernik drożdżówka ze śliwkami, owocowe ze śliwkami. Czyli takie tradycyjne ciasta. Tradycyjne, na czasie śliwka, jabłko jest, więc na tym bazowałyśmy. Częstujemy naszych klientów jabłuszkiem, dzisiaj świeżo zerwanym, i śliweczką. To są pyszności, ale po drugiej stronie macie ozdoby, tak? Tak, to jest sprzedaż wiązana, ponieważ ja jestem też twórcą ludowym, więc zajmuję się haftem, haftuję, przekładam haft na pisankę, taka kujawska, która właściwie kujawska, to jest kraszanka, jest jednokolorowa, ale ja taką swoją właśnie haft kujawski przekładam na tą pisankę, na kaczą pisankę. Czyli łamie trochę pani tradycję. Tradycję, tak, no wiadomo, że trzeba łamać stereotypy, i są takie nasze. I przekładam też haft na takie właśnie świeczniczki drewniane, o tu deseczka. Deseczka z haftem, wałek, także o, słoiczki, czyli recykling, no, słoiczek szklany, już jakiś elemencik kujawski, już jest jakaś pamiątka dla kuracuszy, zwłaszcza dzisiaj. W czasie jarmarku odbył się konkurs tradycyjnych bukietów zielnych. Jednym z elementów tego święta jest właśnie to stoisko, czyli specjalny konkurs. No, przepiękny, można powiedzieć. Konkurs na bukiety zielne. Do tej pory festiwalowi towarzyszyły wianki świętojańskie. Pandemia nie pozwoliła realizować dalej tego zadania, więc obostrzenia się poluzowały i mogliśmy zrobić tutaj w sierpniu właśnie konkurs na bukiet zielny. Mamy do tej pory 10 zgłoszeń. Są to bukiety o różnej wielkości, o różnym składzie. Największy skład to ma bukiet, który zawiera 29 po prostu elementów różnych, ziół, owoców. Także jest to przepiękna, fajna impreza i myślę, że te wianki, te bukiety zielne, one wpiszą się na dobre. Są po raz pierwszy, ludzie przyzwyczajają się do pewnych zdarzeń i wtedy po prostu to już wręcz oczekuje się. Na chwilę obecną zachęcamy, informujemy, że na przyszłość właśnie tego typu konkursy będą cyklicznie, systematycznie oceniane i sprawi, że nie tylko po prostu wieś będzie robiła bukiety, ale miasto też. Pomiędzy blokami również można znaleźć odpowiednie ilość ziół, wyjechać do lasu. Jest to fajna forma też po prostu wypoczynku grupowego, gdzie grupowo wyjadą w plener, zabawią się ładnie. Gdzie po prostu samotnik usiądzie w samotności i przemyśli swoje po prostu różne problemy i potrzeby życiowe. W Inowrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Strongman. 12 siłaczy z całej Polski, a nawet z zagranicy, rywalizowało na placu przed halą widowiskowo-sportową Ośrodka Sportu i Rekreacji w 6 konkurencjach. Piotr, jak obiecywałeś, pogoda miała być, jest, kibiców jest multum, zawody już ruszyły, po pierwszej konkurencji chyba zawodnicy też nie zawiedli. Nie zawiedli, oczywiście nie przyjechał za nas Mateusz Kieliszkowski, który przygotowuje się na Florydę, jeszcze jest niekontuzjowany, lekarz nie zezwolił mu na występu, Robert Cyrwus. No, z przyczyn nie wiadomo jakich nam nie dojechał w tym roku, ale mamy bardzo mocną czołówkę, myślę, że rozegra się dużo fajnych rzeczy, dużo niespodzianek będzie w tym roku, dlatego myślę, że takie nietypowe mistrzostwa Polski, nie ma głównego faworyta,
i mam nadzieję, że każdy może zwyciężyć. Dlatego myślę, że zobaczymy, po trzech konkurencjach dziesiątka zostanie, dwóch zawodników straci już możliwość startu. No i zobaczymy, myślę, że za niecałe trzy godzinki dowiemy się, kto będzie nowym mistrzem Polski. No ta konkurencja na inaugurację była ciężka, w ogóle ruszyć to było niesłychanie ciężko. Robiliśmy próby, może nie w tym miejscu to trzeba, ale myślę, że no, są miejsca, gdzie możemy spróbować, gdzie nie możemy. Tutaj się udało ruszyć, no wyniki są tak, jakie są, po 5 metrów najwięcej, dlatego myślę, że, ale to jest strongman, to nie jest fabryka pinesek i uważam, że może ludzie zobaczą, z czym się zawodnicy zmagają i będzie fajnie wyglądać. No, myślę, że było na to popatrzeć, a teraz oczywiście zapraszamy na główny plac, gdzie będzie to już szło parami i myślę, że to będzie już będzie show. Kto twoim zdaniem, no to jest to dopiero jedna konkurencja, ale kto twoim zdaniem może być mistrzem w tym roku? Mam cicho z tyłu głowy, że Oskar Ziółkowski, ale to jest strongman, to może być różnie, dlatego myślę, że poczekajmy jeszcze 5 konkurencji przed nami. Mistrzostwa Polski Strongman odbywały się pod patronatem prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Impreza rozpoczęła się od przeciągania 20-tonowej koparki. Strongmeni rywalizowali przez kilka godzin w kilku innych wyczerpujących konkurencjach. Mistrzem Polski Strongman został ostatecznie Oskar Ziółkowski, który świetnie radził sobie od samego początku. Oskar, dopiero ruszyły zawody, jesteśmy w pierwszej konkurencji, jak ci poszło? Zająłem pierwszą lokatę, koparka była bardzo ciężka. No każde jakby szarpnięcie było jakby od nowa. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, utrzymałem pierwszą lokatę, także ruszam, zaczynam z 12 punktami, no, oby tak dalej. To była trudna konkurencja, bo w ogóle ruszyć było ciężko. Tak, zaczep był wysoko, co powodowało, że nogi jakby nie miały sensu. Siła z nóg nie miała żadnego przełożenia na ciągnięcie i ciągnęliśmy sami prawie że dłońmi, tak? Rękoma. Ale to dopiero pierwsza konkurencja, znasz następne? Tak, następna będzie nosiło plus 4 worki do przerzucenia przez poprzeczkę. Powiem tak, nosiło mam średnie, a rzuty mam bardzo dobre. Powiedz, czy czujesz się faworytem i chciałbyś wygrać te zawody? Czy są one dla ciebie prestiżowe? Tak, to są najważniejsze imprezy dla mnie w tym roku. Oczywiście, że chciałbym wygrać, bo tutaj marzeniem chyba moim jest, startuję od zeszłego roku. W zeszłym roku byłem tu trzeci. Wygrać tutaj to było moim marzeniem i celem jednocześnie. Ciężko pracowałem, zobaczymy, jak dalej się potoczy. A jaki jest twój największy do tej pory sukces w ogóle w wszystkich zawodach? No, trzecie miejsce w zeszłym roku właśnie tutaj na tych zawodach. Co było bardzo dla mnie dużym zaskoczeniem, a jednocześnie sprawdzianem na tle czołówki Polski. Drugi był Jakub Szczechowski, a trzecie miejsce zajął Dawid Pakulski. Dla pozostałych zawodników sam udział w finale Mistrzostw Polski był dużym wyróżnieniem. Zawody ruszyły, jesteśmy u pierwszej konkurencji, jak ci poszło? Siódme miejsce bodajże, tak naprawdę w tej koparce to była loteria, bo każdy kolejny zawodnik robił coraz lepszy wynik. Nie wiem, czy to było spowodowane, nie wiem, że może koparka była bardziej rozgrzana, nie wiem, więcej się... Łożyska się rozgrzały. No też tak może być właśnie i no nie wiem, no ale wygrał najlepszy, no nie ma wymówek i jeszcze zostało 5 konkurencji, także będziemy walczyć do końca. No właśnie, 5 konkurencji, każda jest inna. Powiedz, czy znasz te konkurencje i w których czujesz się najmocniejszy? Tak, znam te konkurencje. Myślę, że najlepiej czuję się w kulach, w hantlach, zadunek hantle. Reszta konkurencji są mi znane. Trenuję je tak, że też myślę, że powinno być najgorzej. Trenuję, ale jesteśmy po okresie COVID-u. Powiedz, jak ten okres wpłynął na możliwości? Czy to był taki okres normalnego, pełnego treningu, czy trochę... Nie do końca, bo tak naprawdę 2 miesiące temu miałem właśnie COVID. Przechodziłem go 2 tygodnie, także mnie też trochę wykluczył z takich przygotowań, jakie chciałem. No ale co, no nie ma wymówek, teraz są zawody, każdy ma tak samo. Że tak powiem, podjąłem rywalizację i będę walczył do końca. To są prestiżowe zawody, poważnie do nich podchodzicie? Tak, poważnie, to są Mistrzostwa Polski, także dzisiaj wyłonimy najsilniejszego Polaka. I tyle, no co tutaj wiele mówić. Pewnie chciałbyś wygrać, ale tak twoim zdaniem, kto dzisiaj może to zrobić? Już wcześniej to wspominałem, myślę, że młoda krew, Oskar Ziółkowski, myślę, że powinien wygrać te zawody, aczkolwiek ten sport jest nieprzewidywalny, więc zobaczymy. No mam nadzieję, że uda mi się być na podium. Na to liczę, że trochę teraz nadrobię punktów w konkurencjach, które znam i tyle. Miasto Inowrocław przygotowało nową panoramę 3D.
To świetne narzędzie, z którego mogą korzystać potencjalni inwestorzy oraz osoby i firmy zainteresowane gospodarczo naszym miastem, ale także turyści. Już kilka lat temu miasto Inowrocław utworzyło fajne narzędzie do promocji Inowrocławia i obszarów inwestycyjnych, Panorama 3D, która właśnie została zaktualizowana, biorąc pod uwagę wykorzystanie nowych technologii i opisy obiektów i obszarów gospodarczych. Na stronie www.inwestujinowroclaw.pl/3D można zobaczyć właśnie panoramę Inowrocławia, która posiada wiele funkcji. Jest możliwość zmierzenia odległości w poszczególnych miejscach w Inowrocławiu. Można również zobaczyć opisy obiektów kulturalnych, turystycznych i sportowych, a przede wszystkim obejrzeć miejsca, gdzie można inwestować w Inowrocławiu, czyli przejrzeć dokładnie obszary gospodarcze. Inowrocławska Straż Miejska niebawem obchodzić będzie 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji municypalni zachęcają do wzięcia udziału w konkursie, ale także w festynie. Na początek proponujecie pewien konkurs. Co to za propozycja? Jest to konkurs zorganizowany z okazji powstania 30-lecia powstania Straży Miejskiej Inowrocławia. Jest to konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców miasta. Polega on na przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice z odpowiedzią na pytanie, jak dobrze znasz pracę Straży Miejskiej. Do kiedy taką pracę trzeba zrobić? Pracę należy dostarczyć tutaj do Straży Miejskiej do 23 sierpnia. Rozumiem, że surowe oko. Tutaj wy sami będziecie oceniać tę pracę? Tak. Będzie stworzona komisja składająca się ze strażników, którzy ocenią nadesłane prace, no i zwycięzcy otrzymają nagrody. Super, ale to nie wszystkie propozycje, bo macie jeszcze coś ciekawego w zanadrzu. Tak, również z tej okazji w dniu 29 sierpnia, kiedy przypada ustawowe Święto Straży Miejskiej, bo łączymy te dwa wydarzenia, będzie zorganizowany festyn w Parku Solankowym na terenie Przymuszli Koncertowej. Będzie to festyn dla mieszkańców miasta, będą tam również inne służby, które z nami współpracują. Będzie dużo atrakcji, których nie będę jeszcze tak zdradzała, dużo konkursów i również na tym festynie będzie rozstrzygnięcie tego właśnie konkursu i wręczenie nagród. Piękne ludowe stroje i tradycyjne pieśni. Tak w największym skrócie można opisać jubileuszowy 10. Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej. W minioną niedzielę na scenie Muszli Koncertowej Parku Solankowego zaprezentowało się kilkanaście wokalnych zespołów ludowych, na przykład z Radojewic czy Złotnik Kujawskich. Witamy z niedaleko, ale piękne stroje Gniewkowianie. Witamy w sercu Parku Solankowego. No właśnie, co dzisiaj zaprezentujecie w naszej muszli? No oczywiście trzy pieśni ludowe. Zaprezentujemy Dwa Serduszka, bardzo znany utwór. Zaprezentujemy Czerwoną Czapeczkę. Zaprezentujemy Świeci Miesiąc Świeci. A skąd takie piękne stroje? Z Kujaw. Z Kujaw, tak. To jest pani kierownik zespołu śpiewaczego Gniewkowianie, a ja prezentuję zespół śpiewaczy Złotniczanki ze Złotnik Kujawski. I spotykamy się na wielu festiwalach i jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni, mimo że jest konkurencja. W tegorocznym festiwalu w Inowrocławiu mieliśmy też debiutanta, czyli zespół, który po raz pierwszy wystąpił w naszym mieście. Witamy zespół Melodia. Skąd są panie? Przyjechałyśmy po raz pierwszy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złej Wsi Małej. Jest nam miło bardzo gościć tutaj w Inowrocławiu, w inowrocławskich Solankach. Podoba się, mam nadzieję. Bardzo nam się podoba. Ten festiwal, myślę, że to już jest cykliczny. Tak jak zaznaczyłam na początku, jesteśmy tu po raz pierwszy i myślę, że nie ostatni. Po raz pierwszy i występujecie jako pierwsze. Tak, owszem, występujemy jako pierwszy zespół w kolejności. Tu muszę zapytać, są emocje, jest trema, jak to bywa? Jak przed każdym występem, ale mamy za sobą mnóstwo występów, mnóstwo konkursów, mnóstwo festiwali. Myślę, że damy radę. Co zaśpiewacie? Pierwszy utwór Na zielonym polu, drugi utwór Kujawiak i trzeci utwór to Janek.
Często się spotykacie? Że są to utwory kujawskie. Często się spotykacie? Szlifujecie swój talent? Tak, próby mamy raz w tygodniu, 2-3 godziny, w zależności od tego, ile mamy przed sobą, prawda, występów. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.